Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak właśnie wygląda codziennie mój poranek tutaj w Miami. Obudziłam się gdzieś o 6:30. Dzisiaj obudziliśmy się. I teraz wychodzimy sobie na spacer. O nie! Znowu bateria mi się wyładowuje. I słuchajcie, wychodzimy. Wczoraj było 28 stopni o tej porze. No 28 może nie, ale 25. Dzisiaj jest 13. Jest tak zimno. Znaczy zimno jak na tutaj. Bo jesteśmy przyzwyczajeni naprawdę w stroju kąpielowym chodzić rano. I nagle taka niespodzianka. Ja mam dwie bluzy. Roberto tak samo się ubrał. Ale idziemy. I pokażę Wam teraz krajobraz. Wcześniej wyładowała mi się bateria, tak jak Wam powiedziałam. Normalnie nie wierzę, że jestem w skórzanej kurce tutaj, ale naprawdę strasznie się chłodziło. Także my co rano właśnie teraz budzimy się wcześniej i albo biegamy po plaży, albo robimy stretching, idziemy sobie na kawkę i tak spędzamy mniej więcej półtorej godziny, także naprawdę super. Dzisiaj plany bardzo fajne, bo po pierwsze idę sobie teraz do fryzjerki, także bye bye mój stary kolorze. Nie będę jakieś tam strasznie dużo rzeczy robić, rozjaśnię troszeczkę tutaj włosy i troszeczkę podetnę, tak? Ale nic jakiegoś, nic szczególnego nie będę robić. A po południu idziemy na spotkanie właśnie. Na spotkanie tutaj no, z okazji festiwalu filmów. Także mamy zajęte popołudnie. Ja w tych dniach się relaksuję naprawdę. Nic specjalnego nie robię. I tak sobie właśnie myślę, co Wam tutaj ponagrywać, co zrobić. Także jeżeli Wy macie jakieś no, prośby, na przykład jakieś pomysły, to bardzo proszę napiszcie mi w komentarzach. A teraz sobie jedziemy, bo mam o 10:00 spotkanie. I proszę, jak Wam się podoba? Bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor, naprawdę bardzo fajnie mi zrobiła. Moja fryzjerka tutaj w Miami, Stella. Tutaj włoscy fryzjerzy mają bardzo wielki popyt, bardzo, bardzo są doceniani przez ogólnie tutaj przez mieszkańców jako fryzjerzy, naprawdę są bardzo zdolni. Dlatego od czasu do czasu chodzę sobie tutaj do Stelli. Ja tak naprawdę bardzo mało korzystam z fryzjera. Nie wiem, nie mam jakiejś takiej wielkiej potrzeby być cały czas u fryzjera, ale właśnie jak tutaj jestem, to bardzo lubię do niej chodzić. No, teraz idę do Roberto, on napisał mi, że jest w Starbucksie, także się tam zobaczymy, ale jest pogoda. Wszyscy tutaj teraz mieszkańcy Miami, których spotykam, mówią mi, że jest tak cudowna pogoda. Dla nich to jest coś innego, taka odmiana, jeżeli chodzi o klimat, jak jest tak właśnie tak świeżo, nie jest duszno, nie jest gorąco, a raczej chłodno. Im się to bardzo podoba. Hi.
Questona. To jest nowy drink, nazywa się Cloud Macchiato z karamelem. Ja tak naprawdę nie piję takich rzeczy, naprawdę. To jest chyba pierwszy raz, gdzie mam ochotę na coś takiego. A więc cheers! Jak możecie zobaczyć, ludzie nie mają samochodów. Jest to bardzo skromne białe Ferrari tutaj na horyzoncie. Biedactwo. Roberto. Oto. Stavo cercando. Ciao. Come sei abbronzato? Sì. Uwielbiam to miejsce z hamakami. Jest takie relaksujące. No naprawdę. Wyobraźcie sobie tutaj leżeć i czytać cały dzień, co chcecie. Super. Tutaj jest całe przyjęcie, powiedzmy. Chyba się czegoś tam nie ma. The local... Ile? There you go. Yeah. This can we... No, no, yes. Yeah, it's good. And thank wine. You. Cheers. Hey there, welcome back. Good to see you today, boss. How's everything? You brought your food? Pokażemy wam naklejkę, którą nam dali. Thank you. Windy, eh? Yes. Oh, thank you, no. Robię jest bardzo głodny, więc mu mówię, zobacz. Idzie jedzenie. Idziemy kupić pyszny chlebek francuski. No more bread. No. O, nie ma chleba. O. Okej. Okay. Niestety nie ma chleba. No co, jakie panino. To idziemy do Publix. Idziemy do Publix. Idziemy do Publix. E qua, Publix. Musimy kupić chleb i jak się nazywa, kurczę, tym co panierujecie, panierkę, co panierujecie, panierujemy kotlety tym. Z panierka się nazywa chyba, nie? Nie. I, jak się nazywa ten chleb? No. Bułkę tartą. I zobaczcie, ale fura. Chyba wiem, komu się będzie podobać. Karol, co ty na to? To jest praktycznie pierwszy raz, kiedy wchodzimy do sklepu i mamy ulgę, bo jest fajnie ciepło. Bo jest cieplej teraz w sklepie niż na zewnątrz, a zwykle w sklepach jest taka klimatyzacja, jest tak zimno. A tym razem jest bardzo fajnie. Jest już pełno rzeczy na Wielkanoc. Jajka, jajuszka, króliki, króliczki. Pełno rzeczy. Ekspert od krakersów. Qual ti piace, no? Jest bardzo wybredny, jeżeli chodzi o krakers. Oczywiście jest z tego dziadostwa tutaj trochę. Quindi prenditi uno di questi, per esempio, dai, hanno una bella faccia, sono crunchy. Io volevo questi. Vuoi che te li produco? Non chce te, ale nie o tym smaku. Powiedziałam, że mu wyprodukuję osobiście. Io prendo. Bo nie ma ich.
Quali? Proszę, wybieram. Quali sono? Multisì. Brown rice. Vedi, tak. Infatti non ce n'è più. Vanno come il pane. I po tych trudnych życiowych decyzjach zakończyliśmy nasz shopping. A tutaj, guarda, ci sono ancora qua, robi. Jeszcze są tutaj gregersy. Będę się żegnać powoli z wami, a tymczasem wrzucę sobie zakupy do mojej lodówki. Witam w lodówce. No tak, to będzie mój leniwy dzień. Jak widzicie, miałam dużo przyjemności. I jutro tak samo. Jutro jesteśmy zaproszeni na takie przyjęcie. To jest przyjęcie z okazji jakby otwarcia takiej nowej willi, która jest do sprzedaży, którą widzieliście we vlogu, bo ten vlog będzie publikowany właśnie po tym, jak wam już pokazywałam tą willę. Nasz przyjaciel zajmuje się właśnie nieruchomościami i zaprosił nas na takie przyjęcie, gdzie właśnie pokazują ten dom, ale to będzie takie prawdziwe party, nie będzie takie open house tylko. Także zaproszenie dla takich strategicznych klientów. Także się cieszę, to jest bardzo, bardzo ładne miejsce i na pewno będziemy się dobrze bawić. Także tak, będę wam pokazywać coraz więcej różnych fajnych nowych miejsc. O, ciemno tu macie. Sorry. Nie wiem, jak się oddalam, to ciemnieje. A tymczasem będę robić koteciki. Kupiłam właśnie bułkę tartą, ale to też jest, kurczę, nieporozumienie tutaj z bułką tartą. Patrzyłam na opakowanie jedno i normalnie w bułce tartej było przynajmniej 30 składników. Bo oczywiście oni trą ten chleb, który sprzedają, a ten chleb to jest naprawdę coś okropnego. Ma tyle składników, że jest naprawdę bardziej plastikowy od plastiku. A ten akurat ma 4 składniki, ale w tym na przykład koncentrat soku z rodzynek. Po co im ten sok z rodzynek w czymś takim? Także bez sensu. Także mam tutaj właśnie, jest napisane, że jest bułka tarta, gdzie jest mąka, koncentrat soku z rodzynek. Czekajcie, ja tak sobie może to ustawię, bo się kłonie tutaj. Później mamy miód i sól. Także. No, ale przynajmniej ma 4 składniki na przykład, także oczywiście wybieram zawsze mniejsze zło, tak już wam powiedziałam. Dobra, ja sobie panieruję kotleciki i później zobaczę, może jeszcze się z wami zobaczę, żeby się pożegnać. Zobaczcie, jaka dziwna jest ta bułka tarta. Ona jest taka, takie ma grube cząsteczki, widzicie? Dziwna, mam nadzieję, że będzie smakować. Za chwilkę będziemy smażyć kotleciki, ale jeszcze przed tym, właśnie przed pożegnaniem się z wami, chciałam na chwilę poruszyć problem hejtu na internecie. Hejtu, czyli krytykowania, bardzo nieprzyjemnych komentarzy, które pojawiają się na internecie ogólnie. Oczywiście ja też byłam, powiedzmy, pomiędzy nawiasem ofiarą czegoś takiego. Takiego zachowania i dlatego chciałam troszeczkę z wami o tym porozmawiać krótko, zwięźle, co o tym myślę tak naprawdę. Miałam nakręcić filmik właśnie tylko o tej tematyce, ale stwierdziłam, że mi się nie chce. Nie będę tracić czasu na coś takiego i tak wam tylko napomknę. Zdarzyło się ostatnio parokrotnie, na przykład takie bardzo nieprzyjemne krytyki, ale jedne z nieprzyjemniejszych możecie znaleźć na stronie facebookowej Nasz Świat pod moim filmikiem, pod moim pierwszym filmikiem na YouTubie.
gdzie opowiadałam o 6 niezbędnych rzeczach, które można znaleźć we włoskim domu. To był filmik zrobiony przez telefon, byłam w samochodzie i pierwszy raz tak naprawdę postanowiłam coś nakręcić. I pod tym filmikiem znalazło się naprawdę strasznie, strasznie dużo komentarzy. Polek, które mieszkają we Włoszech, mieszkały we Włoszech i tak dalej, bo ten profil właśnie jako tematyka właśnie tematycznie odnosi się do Polaków mieszkających we Włoszech i zgłosiło się tam właśnie bardzo dużo osób, kobiet, absolutnie, nawet jednego mężczyzny nie było, wszystkie kobiety, które krytykowały mnie o tym, przede wszystkim krytykowały to, co powiedziałam w filmiku, czyli nie zgadzały się absolutnie z tym, co ja powiedziałam, co się znajduje we Włoszech, że Jezu, co ja opowiadam, czy ja kiedykolwiek w ogóle byłam we Włoszech, jakie głupoty, że tutaj bidetu nie ma, bo ona bidet zlikwidowała w łazience i że w ogóle bez sensu, całkowicie tak nie wygląda życie we Włoszech. Ja bym naprawdę, nie wiem, mieszkała tutaj, to znaczy we Włoszech, jeden dzień i obudziła się i tak sobie wszystko wymyśliła. Także krytykowały całkowicie to, co powiedziałam i oczywiście nie wspomnę o tym, jak został skrytykowany mój akcent, aż redakcja tej strony, znaczy właśnie kto prowadzi tą stronę, zareagował. To była pani, która napisała właśnie w komentarzach, że jest strasznie zdziwiona taką krytyką i że w ogóle dowiedziała się, że jest tyle Polek, które tak wspaniale znają Włochy, to bardzo, bardzo poprosili o materiał, żeby wysłać do redakcji i oni później rozważą, czy go opublikować, czy nie. Oczywiście w sposób ironiczny to powiedziały. Nie chodzi tyle o krytykę, bo ja się zgodzę, że ten film nie był jednym z najlepszych. Wiadomo, jąkałam się, nie wiedziałam dokładnie co powiedzieć i tak dalej, ale o tym, jak w ogóle były takie ostre te krytyki. No naprawdę, od tym, że mam pustą głowę, o tym, że w ogóle jestem beznadziejna, nic nie wiem, no naprawdę, brzydkie rzeczy. No i właśnie do tego chciałam wam przytoczyć moje rozważania. Niestety, kto zaczyna robić takie filmiki, tak jak ja, po pierwsze, nie jest żadnym profesjonalistą, zaczyna się od niczego. Moja historia z YouTube'em zaczęła się tak, że ja śledziłam różne osoby na YouTubie i nawet nie Polaków, zagraniczne różne kanały i powiedziałam, kurczę, ja w sumie też mogę się podzielić czymś z widzami. Mam dużo rzeczy do opowiedzenia, mam dużo rzeczy do pokazania. Miałam różne przeżycia, wykonywałam różne prace, ciekawe i nieciekawe. Także mam moje pasje, które chciałabym rozwinąć i postanowiłam właśnie zacząć robić filmiki. Ale jak to się stało? Ja nakręciłam kiedyś jeden filmik, który zresztą jest zablokowany teraz na YouTubie i po tym filmiku dopiero nakręciłam ten właśnie film, o którym wam wcześniej mówiłam, po paru miesiącach, gdzieś po 8 miesiącach. Niestety nie jest łatwe kręcenie. Boimy się bardzo krytyki. Ja na przykład osobiście no bałam się, jak odbiorą mnie, nawet moi znajomi, bo tak naprawdę pierwsze filmiki, no kto je może oglądać, twoi znajomi, którym powiesz, że coś nakręciłaś, twoja rodzina, którym powiesz, że coś nakręciłaś, coś zrobiłaś i może ktoś się natrafi na twój filmik, obejrzy, no i boi się tych reakcji, bo niestety ja wiem, że bardzo dużo z was pod jakimiś krytycznymi komentarzami pisze mi, żebym się nie przejmowała, żeby nie, no ja rzeczywiście, ja jestem bardzo luźną osobą i się nie przejmuję, ale tak do końca naprawdę, czy my naprawdę tak się, do końca się nie przejmujemy, czy damy radę się do końca tak nie przejmować, no nie jest tak do końca, bo wiadomo, opinia innych ludzi
ludzi dla każdego z nas jest ważna. Nie wiem dlaczego tak jest, tak mamy w DNA. Ja chciałabym się nie przejmować tak naprawdę do końca, ale niestety czasami jest ci przykro. Jest ci przykro, bo w sumie kręcę filmiki i mówię też za inne osoby, które są krytykowane niesłusznie. Kręci się filmiki z takim zamiarem wniesienia uśmiechu do waszych domów, żeby pokazać coś fajnego, coś innego, czego może nie macie nawet okazji zobaczyć, albo podzielić się z kimś jakimś rozważaniem, tak jak teraz na przykład. I nie robi się to naprawdę ze złymi intencjami. I takie komentarze naprawdę niesprawiedliwe, i ja nie mówię o krytykach, które są krytykami, które są takimi komentarzami, gdzie powiem, słuchaj, spróbuj zrobić tak i tak, nie? Może, wiesz, coś takiego może nie działa u ciebie, albo no widzisz, no zmieni ci się akcent, a może byś zrobiła to i to. I jeżeli mi to odpowiada, to mówię, a no rzeczywiście, okej. Okay. A te krytyki są takie, a jesteś taka, ja tu mieszkam 30 lat, wspaniale mówię w dwóch językach, jakie głupoty ty opowiadasz, ja tutaj mam dzieci, dzieci mówią w pięciu językach perfekcyjnie, ten. Niestety, takie komentarze przede wszystkim, nie, wyłącznie powiedziałabym, dostaję od moich rodaków. I to też boli, to boli bardzo, bo naprawdę, cudzoziemcy nigdy, i ja tu mówię na przykład o Włochach, ale nie tylko, bo są różni ludzie, którzy mnie oglądają, nigdy, nigdy nie powiedzieli mi czegoś takiego. Ja nie liczę na same super pozytywne komentarze, właśnie, liczę na komentarze też, które mają w sobie krytykę, ale które też, krytyka, z której możesz się nauczyć, zawiera przykład tego, jak powinnam robić, a niestety nigdy nie dostałam takiego komentarza. Także niestety śmiem myśleć, że jesteśmy narodem, który bardzo, bardzo jest skłonny do krytyki, do takiego pouczania i do takiego pouczania właśnie, które tak naprawdę nie uczy. Myślę, że to jest jedna z naszych takich cech narodowych, takich, które ja zauważyłam robiąc filmiki. Dla nas musi być wszystko perfekcyjne, wszystko naukowo, wszystko zrobione profesjonalnie. I zawsze jesteśmy właśnie skłonni komuś pokazać, a o widzisz, ty nie jesteś perfekcyjny, nie jest, nikt nie jest perfekcyjny, nikt. I pamiętajcie, że kto nastawia się na takie właśnie, na takie ryzyko, na które ja wiem, że się nastawiam, kto pracuje nad tym, kto próbuje robić coś nowego, coś co zawsze chciał zrobić, ale oczywiście nie umie zrobić jeszcze tego do końca tak wspaniale, albo nawet go to nie interesuje, to oczywiście ma więcej możliwości na porażkę, na błąd. A kto nie robi niczego, ma czas na krytykę. I właśnie z takim akcentem zostawię was dzisiaj, troszeczkę gorzkim, ale prawda boli, wiem, że tak jest. Ja wam mówię, prawda, to co znajduję w niektórych właśnie komentarzach, ja wiem, że to jest prawdą, właśnie jeżeli chodzi o mój akcent, może o rzeczy, które przekręcam czasami, ja wiem, że to jest prawda i oczywiście ja umiem się uczyć z takich też komentarzy, chociaż czasami nawet wam nie odpowiadam na nie, ale wiem, że to jest prawda, z której ja próbuję właśnie coś dobrego wycisnąć, ale ja nie lubię tonów tych komentarzy, które są naprawdę bardzo obraźliwe. Także jeżeli kiedykolwiek chcecie kogoś skrytykować, to pamiętajcie, że po drugiej stronie macie osoby, które są wrażliwe, które w sumie tak naprawdę nie chcą zrobić nic złego. Nawet jeżeli wy włączycie filmik i nas widzicie cały czas właśnie na ekranie, my jesteśmy prawdziwi, jesteśmy żywi. Kto mnie zna, to może to potwierdzić. I musimy troszeczkę, według mnie, uważać z pewnymi krytykami, które bolą.
Żegnam Was i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Ciao!